Z tego powodu, że w ostatnich 2 tygodniach zdarzyło mi się bardzo dużo serwisów urządzeń nagrywających na taśmie magnetycznej, przerwiemy na chwilę serię filmów o wzmacniaczach lampowych i zajmiemy się techniką zapisu na taśmie magnetycznej. Omówimy sobie pojęcia magnetyzmu, przenikalności magnetycznej, co to jest histereza, prąd podkładu oraz jak zbudowany jest wzmacniacz zapisu korekcyjny i wzmacniacz korekcyjny odczytu. Jak na ironię skorzystam znowu z zeszytów szkolnych z roku 92, materiał z września, czyli z samego początku której? Drugiej klasy. Podstawy elektrotechniki. Większość z tych informacji, które Wam przekażę, właśnie w tych materiałach znajdziemy, w notatkach z lekcji. Gdy będziemy omawiać wzmacniacze korekcyjne zapisu i odczytu, skorzystamy z materiału o wzmacniaczach selektywnych, gdyż takimi właśnie te wzmacniacze są. Magnetyczne zapisywanie dźwięku polega na zmienianiu magnetycznych właściwości nośnika dźwięku, którym jest drut i taśma z materiału ferromagnetycznego. Są jeszcze inne sposoby zapisywania dźwięku, na przykład mechaniczny. I tu mam przedstawiciela, czyli gramofon, który odtwarza mechaniczny zapis dźwięku. I optyczny. Nie mam tutaj żadnego przedstawiciela optycznego zapisywania dźwięku, ale jest to zapis na taśmie filmowej. Z boku ścieżki jest zaczernienie i modulacja zaczernienia odpowiada dźwiękowi zapisanemu na taśmie. Zdolność przyciągania przedmiotów stalowych nazwano własnością magnetyczną. Własności te mają pewne odmiany rudy żelaza, zwanej magnetytem. Bryłkę takiej rudy magnetycznej nazywa się magnesem naturalnym. Jeżeli stal, na przykład taka, nabywa własności magnetycznych pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego przez magnesowanie, w tej chwili magnesuje ten stal, albo przez indukcję, wówczas nazywa się to magnesem sztucznym. Zarówno magnesy naturalne, jak i sztuczne, lecz zachowujące swoje własności w sposób trwały, nazywa się magnesami trwałymi. Atomy materiału mającego własności magnetyczne, czyli tu w środku, zachowują się jak maleńkie magnesy. Zwane są one magnesami elementarnymi. Jeśli ciało zawierające magnesy elementarne, tak jak ta taśma magnetyczna, nie wykazuje na zewnątrz swoich własności magnetycznych, czyli nie można stwierdzić, gdzie jest biegun N, a gdzie biegun S, oznacza to, że magnesy elementarne zajmują najrozmaitsze położenia. Takie, takie, takie. I działanie ich wzajemnie się znosi. Należy dodać, że wokół przewodu wiodącego prąd wytwarza się pole magnetyczne. Pole magnetyczne można przedstawić za pomocą linii sił pola. I takie linie nazywamy liniami pola magnetycznego. Pole magnetyczne w danym punkcie w przestrzeni charakteryzuje wielkość kierunkowa, czyli wektor. Zwany jest on indukcją magnetyczną, którą się oznacza literą B. I jednostką indukcji magnetycznej w układzie SI jest Tesla, a w układzie CGS Gauss. I jest taka zależność, że jedna Tesla to jest 10 tysięcy Gaussów. I teraz, moi drodzy, jeżeli używacie jakichkolwiek jednostek, to odmieniajcie końcówki nie 5 amper, tylko 5 amperów. To jest bardzo istotne. I ładnie po polsku. Własności magnetyczne środowiska, czy jest to powietrze, czy jest to metal, są określane za pomocą współczynnika mi. Zwany jest on przenikalnością magnetyczną bezwzględną. Poza tym wprowadzono jeszcze jedno pojęcie, mianowicie przenikalność względna i oznacza się ją mi r. Przenikalność względna jest liczbą wskazującą, ile razy przenikalność magnetyczna bezwzględna danego ciała jest większa lub mniejsza
od przenikalności bezwzględnej próżni mi 0. Czyli mi to się równa mi r razy mi 0. A ile wynosi przenikalność bezwzględna próżni w układzie SI? Wynosi ona około 12,6 razy 10 do minus 7 Henra na metr. Mamy jeszcze jedną wielkość charakteryzującą własności pola magnetycznego, czyli bez uwzględnienia środowiska. I jest to natężenie pola magnetycznego. I takie natężenie pola magnetycznego jest to H. I jednostką jest amper na metr. W układzie CGS jednostką jest Ersted. I tak, 1 Ersted to jest około 80 amperów na metr. Musimy określić jeszcze jeden związek, czyli związek między indukcją magnetyczną B i natężeniem pola magnetycznego H. Czyli jest to taki związek. I ta zależność jest liniowa tylko w powietrzu lub ciałach o względnej przenikalności magnetycznej mi R równej jedności. W materiałach magnetycznych zależność między indukcją B i natężeniem pola H jest złożona i przedstawiamy ją za pomocą odpowiednich wykresów. Wszystkie materiały magnetyczne dzieli się ze względu na występujący w nich rodzaj magnetyzmu i dzielimy je zasadniczo na takie dwie grupy, na ferromagnetyki, do których należy żelazo, kobalt, nikiel i ich stopy, oraz feryty, do których należą materiały magnetyczne złożone z tlenków żelaza, tlenków innych metali, jak np. cynku, manganu, magnezu i innych podobnych metali. Teraz zastanowimy się nad zależnością między indukcją B i natężeniem pola H w materiałach magnetycznych, czyli omówimy sobie pętlę histerezy magnetycznej. Omówienie pętli histerezy magnetycznej będzie nam potrzebne do omówienia magnetowodów. A to jest pętla histerezy. Rozważmy teraz opis pętli histerezy magnetycznej. Użyjemy do badania materiału całkowicie rozmagnesowanego, na przykład przez wyżarzanie albo przez wytrząsanie. Jeżeli będziemy zwiększali natężenie prądu w cewce, wówczas będzie wzrastać natężenie pola H i indukcja B w rdzeniu zgodnie z taką krzywą. Ten odcinek nosi nazwę krzywej lub charakterystyki magnesowania pierwotnego. Przebieg takiej krzywej nie jest prostoliniowy. Zresztą sama nazwa krzywa. W materiale ferromagnetycznym w miarę wzrostu natężenia pola magnesującego występuje uporządkowanie się elementarnych magnesów, których pola dodają się do pola magnesującego. Z chwilą, gdy wszystkie magnesy materiału ferromagnetycznego są już uporządkowane, wtedy ta krzywa staje się prawie równoległa do linii odciętych. Taki stan ferromagnetyku nazywa się stanem nasycenia. Dalszy wzrost natężenia pola daje bardzo niewielki wzrost indukcji magnetycznej B. Jeśli byśmy teraz wyłączyli prąd w cewce, to materiał ferromagnetyczny będzie wykazywał pewne własności magnetyczne. Wtedy mówimy, że zachowuje tak zwany magnetyzm szczątkowy równy BR, który właśnie zaznaczyłem na wykresie. Jeśli byśmy teraz wyłączyli prąd w cewce, to materiał ferromagnetyczny będzie wykazywał pewne własności magnetyczne, czyli mówimy, że zachowuje wtedy magnetyzm szczątkowy równy BR. Magnetyzm szczątkowy to wynik pozostawienia pewnej ilości elementów ferromagnetycznych poustawianych w jednym kierunku, czyli w położeniu wymuszonym. Jeżeli teraz przez cewkę, w której umieszczony jest rdzeń, przepuścimy prąd w kierunku przeciwnym, to przy pewnej wartości natężenia pola własności magnetyczne próbki znikną. Tutaj mamy taki punkt. Wartość natężenia pola, przy którym następuje rozmagnesowanie rdzenia, często nazywa się natężeniem powściągającym lub koercyjnym. Przy dalszym zwiększaniu natężenia pola przejdziemy do punktu A'.
osiągniemy indukcję odpowiadającą punktowi po przeciwnej stronie, punktowi A. Trochę może niezręcznie to namalowane. Przy zmniejszaniu się prądu indukcja maleje do tego punktu, czyli będziemy mieli tak, indukcja zmaleje nam do tego punktu, przejdzie nam przez 0 i wróci do punktu A. Krzywa ta nazywa się właśnie pętlą histerezy. To jest cykl histerezy. Ten punkt 0 możemy osiągnąć przez ogrzewanie albo wstrząsy mechaniczne. Jest to brak pozostałości magnetycznej. I jeszcze raz w przyspieszeniu. Mamy materiał, który jest pozbawiony pozostałości magnetycznej, czyli taki po wstrząsach, który nie wykazuje żadnych właściwości magnetycznych. Włączamy prąd w cewce. Następuje namagnesowanie się takiego materiału. Po wyłączeniu prądu następuje osłabienie magnetyzmu do tego punktu BR. Po włączeniu pola przeciwnym kierunku, prądu w przeciwnym kierunku, następuje namagnesowanie do punktu A'. Po wyłączeniu prądu następuje przejście do tego punktu i po włączeniu prądu z powrotem tutaj. Gdybyśmy chcieli osłabić pozostałość magnetyczną, musielibyśmy materiał taki wygrzać. Punkty C i C' to są punkty, w których właściwości magnetyczne materiału znikają na skutek działania prądu w przeciwnym kierunku, więc przeciwnego pola. Rozważymy teraz przypadek bardzo ważny dla zrozumienia pracy magnetofonu. Jeżeli indukcja w rdzeniu umieszczonym w cewce zostanie doprowadzona do stanu nasycenia, to następnie przy stopniowym zmniejszaniu natężenia pola wartość jej zmienia się według tej krzywej. To jest krzywa graniczna. W przypadku, gdy na przykład mamy tutaj taki punkt, narysowałem, żeby było szybciej, i z tego punktu nastąpi przemagnesowanie z powrotem do punktu A, albo z punktu B, albo z punktu C, nastąpi wzrost natężenia pola, to zmiana indukcji nastąpi według tak zwanej krzywej zwrotnej. I to jest krzywa zwrotna. Chcąc więc usunąć ślady namagnesowania, należy natężeniu pola nadać taką wartość, aby odpowiadająca mu na wykresie linia zwrotna przeszła przez 0. Czyli na przykład według krzywej C. Zjawisko histerezy polega więc na tym, że wartość indukcji magnetycznej B zależy nie tylko od wartości natężenia pola magnetycznego H w danej chwili, ale także od wcześniejszych jego wartości. Słowem, od przeszłości magnetycznej ferromagnetyku. Rozpatrzmy więc taki stan, w którym natężenie pola H jest równe 0. Tej wartości natężenia pola odpowiadają na tym wykresie aż trzy wartości indukcji. 0, BR oraz BR'. Jeżeli więc próbka była rozmagnesowana, to przy H równym 0, B mamy równe 0. Ale jeżeli poprzednie wartości natężenia były dodatnie, to przy H równym 0 mamy wartość BR. Jeżeli były ujemne, to mamy wartość BR'. Podczas przemagnasowywania bryły ferromagnetyku osie magnetyczne materiałów elementarnych ulegają obrotom o 180 stopni. Zjawisku temu towarzyszy wydzielanie się ciepła, które należy przypisać tarciom międzycząsteczkowym. Szerokość pętli histerezy obrazuje trudności, jakie napotyka przekręcenie się w osi takich elementarnych magnesów w takiej bryle ferromagnetyku. Im szersza jest ta pętla histerezy, tym większe trudności są przy przemagnesowywaniu, czyli większa wartość koercji. Stąd łatwo wywnioskować, że pole objęte pętlą histerezy
stanowi miarę energii cieplnej wywiązującej się przy przemagnesowywaniu ferromagnetyku. No i to jest całe to pole. To nosi nazwę strat z pętli histerezy. Z takiej pętli histerezy można wyznaczyć wartość przenikalności magnetycznej. Jest to stosunek B do H. I jest ona równa tangensowi kąta nachylenia stycznej do osi odciętych. Z kształtu takiej histerezy możemy odczytać także miękkość magnetyczną materiału. I materiały magnetycznie miękkie to są takie materiały, które można bardzo łatwo przemagnesować za pomocą pola magnetycznego albo inny sposób, na przykład przez wstrząsy. Materiały te mają wąską pętlę histerezy w małych stratach i charakteryzują się małym natężeniem koercyjnym rzędu około 200 amperów na metr. Łatwo tracą magnetyzm szczątkowy i nadają się do budowy głowic w magnetofonach, do budowy anten odbiorczych, ekranów magnetycznych, rdzeni transformatorowych. Takim materiałom odpowiada mała koercja i szybki wzrost magnesowania, a więc wąska i pionowa pętla histerezy. Mamy też drugie materiały magnetyczne, tak zwane twarde. Są to materiały odporne na czynniki rozmagnesowujące i nadają się one na przykład na magnesy trwałe. Pętla histerezy dla tych materiałów jest szeroka i charakteryzują się one dużym nachyleniem koercyjnym rzędu 4000 amperów na metr i dużą indukcyjnością szczątkową. Przykładem zastosowań magnesów trwałych tutaj są głośniki, słuchawki, przyrządy pomiarowe i przykładami takich stopów to jest Alni i Alnico. Na magnesy trwałe stosowane są feryty o specjalnej strukturze krystalicznej, czyli heksagonalnej. Przedstawicielami takiej grupy to jest feryt barowy i feryt strontowy. Przy okazji trzeba powiedzieć, że podział, który powiedziałem, nie obejmuje materiałów o koercji zawartej w przedziale między obu grupami. Zasada działania magnetofonu polega na wykorzystywaniu zjawiska trwałego magnesowania się materiałów ferromagnetycznych w polu magnetycznym wytworzonym w cewce. Z kolei zasada odtwarzania zapisu magnetycznego to taka zasada. Jeżeli zbliżymy do cewki magnes trwały, to indukuje się w niej siła elektromotoryczna i przepływa przez nią prąd. Gdybyśmy na tej taśmie mieli poukładane magnesy elementarne o różnym natężeniu pola magnetycznego, to w tym momencie w cewce indukowałyby się różne amplitudy sygnału. Mielibyśmy w jakiś tam sposób zapisaną audycję akustyczną. Zapis i odczyt z podkładem prądu stałego. Taki podkład prądu stałego wykorzystywany jest w bardzo tanich magnetofonach. Tutaj mamy układ zapisywania z podkładem prądu stałego. Taśma z materiału ferromagnetycznego przechodzi najpierw nad głowicą kasującą. Zadaniem tej głowicy jest usunięcie dawnego zapisu i ustalenie na pętli histerezy punktu pracy w prostoliniowym części charakterystyki. Zaraz pokażę rysunek. Głowica ta jest zasilana prądem IK, tak dobranym, że powoduje na magnesowanie taśmy do stanu nasycenia. Taśma po opuszczeniu głowicy kasującej ma indukcję szczątkową, zwaną również pozostałością magnetyczną BR, gdyż natężenie pola spadło nam do zera. W tym stanie namagnesowania taśma przechodzi nad drugą głowicą, jest to głowica zapisu lub zapisująca. Przez tą głowicę też przepływa prąd stały, jest to prąd o odwrotnym kierunku, prąd IW. I prąd o częstotliwości akustycznej generowany w generatorze. Kierunek i natężenie prądu stałego są tak dobrane, że powoduje to rozmagnesowanie taśmy według pętli histerezy do punktu BR. Prąd zmienny o częstotliwości akustycznej nakłada się nam tutaj
na prąd stały i wywołuje modulację natężenia pola. Zmiany te będą wywoływały proporcjonalne zmiany indukcji. Czyli powtórzymy teraz z odniesieniem do wykresu. Głowica kasująca jest zasilana prądem stałym IK tak dobranym, że powoduje namagnetyzowanie taśmy do stanu jej nasycenia. Tu mamy stan nasycenia. Taśma po opuszczeniu głowicy kasującej ma indukcję szczątkową. To jest pozostałość magnetyczna BR. Prąd stały IW przechodzący przez głowicę zapisującą jest tak dobrany, że powoduje to namagnetyzowanie taśmy według pętli histerezy od punktu BR do punktu 4. Prąd zmienny o częstotliwości akustycznej nakłada się na prąd stały i powoduje zmiany natężenia pola. Zmiany te będą wywoływały proporcjonalne zmiany indukcji. To jest przyczyną, że poszczególne punkty taśmy opuszczają szczeliny głowicy z określoną pozostałością magnetyczną. Na przykład punktowi o indukcji 3 odpowiada pozostałość magnetyczna 3', a punktowi 5 odpowiada pozostałość magnetyczna 5' i daje nam taką amplitudę sygnału na taśmie. Więc poszczególne punkty materiału ferromagnetycznego będą miały różną pozostałość magnetyczną. Z tego wykresu tak to wynika. W magnetofonie z podkładem WC, czyli wielkiej częstotliwości, taśma przesuwa się najpierw nad głowicą kasującą, która jest zasilana z generatora wysokiej częstotliwości. Z reguły jest to od 40 do 80 kHz, chociaż spotkałem się z magnetofonem, którego częstotliwość kasowania wynosiła 115 kHz. Z reguły jest od 40 kHz do 80 kHz. ZK-146 było 62 kHz. Cząstki materiału ferromagnetycznego znajdują się tutaj w zmiennym polu magnetycznym o amplitudach narastających aż do nasycenia, a następnie malejących, także ostatecznie materiał ten ulega zupełnemu rozmagnesowaniu. Mamy tutaj szczelinę głowicy kasującej, której w zakresie następuje największa amplituda prądu kasowania i odnosi się ta histereza na ten rysunek. Mamy takie magnesowanie. W tym momencie tutaj materiał taśmy, czyli te cząsteczki, elementarne magnesy, są zupełnie rozmagnesowane, czyli po wyjściu sprzed głowicy kasującej. W tym miejscu taśma nie wykazuje żadnego magnetyzmu, jest zupełnie rozmagnesowana i dalej przechodzi nad głowicą zapisującą. Przez uzwojenie tej głowicy płynie prąd wysokiej częstotliwości, który jest modulowany dodatkowo sygnałem akustycznym. Sygnał podawany jest przez generator. I tak widzimy, że mamy jeden generator wysokiej częstotliwości wykorzystywany na dwie głowice. Na głowicę kasującą i na głowicę zapisującą. Wybaczcie, że tych rysunków nie przygotowałem w komputerze, ale jest to zbyt skomplikowany rysunek na to, żeby przygotować go w tak prostym programie graficznym, jaki używam. Wybaczcie, że tego rysunku nie będę rysował. Dwa razy próbowałem i dwa razy nie wyszło. Tutaj przedstawiono przebieg w zależności pozostałości magnetycznej BR od natężenia pola H, a więc i od natężenia prądu. Jest to ta krzywa. Posługując się tą krzywą, można wykreślić zależność dwóch pozostałości magnetycznych od zmiennego natężenia pola magnetycznego. Średnia wartość pozostałości magnetycznej w poszczególnych punktach taśmy jest przedstawiona za pomocą linii ciągłej. Tutaj. I teraz wyjaśnię Wam, co na tym rysunku widzimy.
To jest natężenie pola zależne od prądu zapisu małej częstotliwości, czyli sygnał małej częstotliwości. To jest natężenie pola zależne od prądu zapisu wysokiej częstotliwości, czyli tego z generatora. Ta krzywa, tutaj ta HW, to jest natężenie pola wypadkowego zależne od prądów zapisu małej i wielkiej częstotliwości. Krzywa 1, tutaj ta krzywa, to jest pozostałość magnetyczna funkcji natężenia pola. Krzywa 2, to jest pozostałość magnetyczna w zależności od zmiennego natężenia pola magnetycznego. A krzywa 3, ta gruba krecha, to średnia wartość pozostałości magnetycznej. Dzięki zastosowaniu prądu wysokiej częstotliwości otrzymuje się zmniejszenie zniekształceń nieliniowych, większy stosunek napięcia użytecznego audycji względem szumów oczywiście, przez otrzymanie większej amplitudy pozostałości magnetycznej. I tak zapisany materiał możemy tutaj dołożyć trzecią głowicę odczytującą i odczytać zapisany na taśmie magnetycznej. Warunkiem poprawnego odtworzenia audycji jest taka sama prędkość przesuwu taśmy ponad wszystkimi trzema głowicami. Dlaczego o tym mówię? Bo możemy na przykład tą część wyłączyć i używać tylko sam wzmacniacz odczytu, a taśmę, jak w przypadku magnetofonów trzyprędkościowych, taśmę może mieć zapisaną z inną prędkością. Wtedy odtwarzanie audycji będzie niepoprawne. Prędkość przesuwu taśmy nad tą głowicą musi być identyczna jak prędkość przesuwu taśmy nad tą głowicą. Jak wiecie, różne głowice mają różne parametry. Porównajmy chociaż sobie głowicę U24-201 do głowicy U24-205. Zobaczcie, że mają różne liczby zwojów. Ta pierwsza ma 1900, a ta druga ma 840. Co za tym idzie, jest inna indukcyjność. W związku z czym trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest siła elektromotoryczna indukowana w głowicy? Nie można sobie bezkarnie zamienić typy głowic, ponieważ siła elektromotoryczna indukowana w głowicy zależy od indukcji magnetycznej B w rdzeniu takiej głowicy, zależy od liczby zwojów, od prędkości przesuwu taśmy i od długości fali zapisanej na taśmie, fali akustycznej. I ten wzór daje nam wielkość siły elektromotorycznej przy indukcji, przy określonej prędkości, przy indukcji prądu elektrycznego wywołanego strumieniem magnetycznym pochodzącym z szczeliny roboczej. Wywołanym to jest przesuwem taśmy z zapisem magnetycznym. Warto zapamiętać, żeby dobrać sobie odpowiednio czułość wzmacniacza odczytu i czułość wzmacniacza zapisu, jeżeli chcemy zamienić typy głowic. Konstrukcję głowicy magnetycznej omówię w dużym skrócie. Ona składa się z dwóch jednakowych połówek rdzenia. Tutaj z tyłu na cewce także jest szczelina, zwana szczeliną tylną. I także w takiej głowicy jest uzwojenie nawinięte drutem nawojowym. I całość jest ekranowana. Głowice są zapisujące, odczytujące, kasujące i uniwersalne. W tym miejscu złożenia tych dwóch połówek rdzenia powstają szczeliny powietrzne. Zastosowanie takich szczelin ma istotne znaczenie dla pracy głowicy. Dzięki nim zapobiega się nasyceniu rdzenia.
Znamy to z transformatorów do wzmacniaczy w układach SE, prawda? Zmniejszają się także straty powstałe w materiale rdzenia i także zniekształcenia się zmniejszają. Pamiętajmy, że tutaj z tyłu także jest szczelina. A szczelinę wypełnia się takim materiałem niemagnetycznym jak folia fosforobrązowa albo brąz berylowy. Czasami jest to szkło. Tutaj szkło i tutaj szkło. Głowice wykonywane są ze stopów metalicznych, np. permaloje, alfery. Także są wykonywane z ferytów niklowo-cynkowe, manganowo-cynkowe. Z reguły kształt rdzeni jest pierścieniowy, prostokątny lub trójkątny. Najlepsze głowice są o zwartej konstrukcji i małych wymiarach. A dlaczego? Są małe straty histerezy i prądów wirowych, bo one zależą od objętości materiału magnetycznego. Trzeba wspomnieć, że produkcją głowic zajmuje się nie tylko firma Alps z Japonii, czy zakłady radiowe Kasprzaka się zajmowały, bo mieliśmy także własnej produkcji głowice, ale są także takie zakłady jak Brasz ze Stanów Zjednoczonych, Bogen i Miniflux, także firmy jak Ampex, Potter, Philips, Grundig, Telefunken, one produkowały głowice do swoich urządzeń. Każda z tych głowic jest opisana w katalogu, także jeżeli będziecie chcieli w swoim kaseciaku zamienić głowicę ZRK na głowicę Alps, upewnijcie się, że jej indukcja, szczelina, liczba zwojów mieszczą się w tolerancji, żebyście nie musieli zmieniać wzmacniacza odczytu i zapisu. A propos wzmacniacza odczytu i zapisu, omówimy go sobie w następnym odcinku. Dlaczego na taśmie nie można zapisać sygnału liniowego? Czyli każda częstotliwość o stałej amplitudzie. Taki sygnał nawet nie nadawałby się do dyktafonu. Musimy mieć odpowiednią korekcję, ponieważ zapis na taśmie magnetycznej nie jest liniowy, o czym mogliśmy się już przekonać. O tym powiemy sobie następnym razem. Bardzo dziękuję za uwagę osobom, które nieprzerwanie wytrwały do tego momentu. Oczywiście dziękuję wszystkim widzom za to, że poświęcili czas na obejrzenie tego odcinka, nawet jeżeli było to we fragmentach. Serdeczne pozdrowienia. Do następnego razu. Będzie o wzmacniaczach korekcyjnych.